Cześć, nazywam się Maciek Zieliński. Widziałem, że już pizza jest, więc będę się starał streszczać w miarę szybko. Ja chciałem wam opowiedzieć o projekcie Automater.pl, który współtworzyłem przez ostatni rok, teraz bardziej już doradzam. Tu powinien być Kuba, tylko Kuba ma 18 lat i musi chodzić do szkoły, ze względu na to niestety go dzisiaj tutaj nie ma. Okej, na pewno mało z was wie, czym jest Automater. Nie działa. A pilot nie działa. To zaczniemy tak. Okej, generalnie chodzi o to, że jeżeli chcielibyście sprzedać na przykład 20 doładowań do Orange, wrzucacie tą aukcję na Allegro i za każdym razem, kiedy ktoś kupi wasz produkt, musicie wejść na ten komputer, zalogować się, wysłać tej osobie maila. Czyli sprzedając 20 takich kodów, macie sporo roboty, jeżeli chcecie to sprzedawać na Allegro i eBayu. My ten proces po prostu zautomatyzowaliśmy, czyli wrzucacie taką bazę kodów do nas, spinacie to z aukcją i te kody automatycznie są wysyłane do kupującego na Allegro od razu po zaksięgowaniu wpłaty. I tak to jest właśnie Kuba, który produkt stworzył 3 lata temu dokładnie, bo wygrał 20 kodów, a Kuba generalnie jest bardzo leniwym człowiekiem i postanowił, że on sobie napisze taki program, który będzie sprzedawał te kody automatycznie, on się nie chce w to bawić. No i po tej sprzedaży tych 20 kodów, które wygrał w jakimś tam konkursie, odezwali się ludzie, którzy kupujący na Allegro, którzy też chcieli takie kody sprzedawać w automatyczny sposób, a nie poświęcać masę czasu na to, żeby wysyłać te kody, bo ludzie kupują nawet kody do gier o 3 w nocy. I tak wygląda Automater. Do tego czasu wysłaliśmy prawie 1,5 miliona kodów. Obsłużyliśmy 836 tysięcy kupujących, a wartość aukcji, które obsłużyliśmy, sięga blisko 40 milionów złotych. Zrobiliśmy to z budżetem, jeżeli chodzi o Polskę, 0 złotych. Jeżeli chodzi o zagranicę, to było 500 euro. Wydane przypadkowo, ale o tym za chwilkę opowiem. Za 0 zł mamy teraz 100 tysięcy. Dokładnie w tym miesiącu przekraczamy liczbę 100 tysięcy wysyłanych kodów w samej Polsce. Jeżeli chodzi o to 500 euro, to sytuacja była taka, że dostaliśmy kupon na LinkedIna na reklamę za 50 euro. No i postanowiliśmy z Kubą, dobra, spróbujemy, jak to działa, a chcieliśmy też pokazać się w jakiś sposób eBayowi i stargetować tą reklamę do top managementu eBaya, bo produkt zagraniczny był głównie kierowany pod eBaya. Dotarliśmy do tego eBay, ale o tym za chwilę, bo to nie do końca wyszło w sumie. Jeżeli chodzi o te 500 euro, to się przełożyło, no ja oczywiście podpiąłem tę kartę kredytową, po 40 euro, które już się tam skończyły, okazało się, że CTR-y są bardzo niskie, 0,ileś%, nie szło nam totalnie z tym. Ja oczywiście zapomniałem o karcie kredytowej, dopiero nowy interfejs mBanku pozwolił mi zobaczyć, że spłynęło nam 500 euro z konta. No i wtedy włączyliśmy kampanię, ale zobaczyliśmy efekt z tej kampanii. To było 228 klików, czyli prawie 10 zł za jeden klik, natomiast to było do top managementu. Dało nam to, zrobiliśmy tę kampanię pół roku temu i co miesiąc odnotowujemy praktycznie dwukrotny wzrost. O 106% z miesiąca na miesiąc rozwijamy się z tym produktem ze względu na pocztę pantoflową, która tutaj dobrze zadziałała. Czyli to jest właśnie ta pierwsza rzecz, czyli polecenia. Ta poczta pantoflowa w naszym wypadku działała i w Polsce i zaczęła działać teraz za granicą. Ludzie zaczęli polecać sobie ten produkt, ponieważ działał, a support też był dobry. Po drugie, konkurencja. Konkurencja pomogła nam w tym, żeby osiągnąć takie wyniki. Tylko nie nasza konkurencja, tylko konkurencja naszych klientów. W sensie, zaczęliśmy wklejać do aukcji każdej, którą monitorujemy. Tutaj na dole taki komunikat, że tam jest monitorowana przez Automater i wysyłane jest wszystko z automatu. I zaspamowaliśmy praktycznie wszystkie aukcje, ten komunikat był wszędzie. Nie dało się nie zauważyć, że tam jest oczywiście Automater, co nam potem nie wyszło do końca na dobre. Ale generalnie ten rynek sprzedaży kodów, prepaidów i tak dalej działa na takiej zasadzie, że konkurencja obserwuje konkurencję, z czego oni korzystają. Więc kiedy my zaczęliśmy wciskać te wszystkie aukcje, nasze linki, automatycznie nasz ruch i zapytania i nowi klienci od razu wzrośli. Kolejną rzeczą, która w naszym wypadku się sprawdziła, to jest support, tylko ten support musi być zajebisty. W sensie musimy odpowiadać bardzo szybko, musimy odpowiadać bardzo dokładnie i konkretnie, chociaż nie chciałem już pokazywać tu slajdów, jakie mamy zapytania, ale są bardzo specyficzne. I ustaliliśmy z Kubą sobie pewną regułę, niedawno uruchamialiśmy nową stronę i uznaliśmy, ok, będziemy odpowiadać do 25 minut, postaramy się. Kuba jest cały czas online, z laptopem chodzi do szkoły i tak dalej. No i pierwszy, kto się do nas odezwał od razu po tym, jak to wdrożyliśmy, to był Krzysiek Dąbrowski, CIO grupy Allegro i pierwsze zdanie jego było to, cześć, sprawdzam, czy odpisujecie faktycznie w 25 minut. I tak zaczęliśmy nawiązywać relacje z Allegro, odpisaliśmy mu 7 minut, także dostał odpowiedź na czas.
Czwartym elementem, który u nas się sprawdził, to jest biznes model Canvas. Tak jak Łukasz wcześniej mówił, że biznesplany to głupota na początku, to biznes model Canvas to zajebista rzecz. Jeżeli robicie projekt, to zacznijcie od tego. Jeżeli pierwszy raz na to popatrzycie, uznacie, ok, to są proste rzeczy i tak dalej, posiedźcie na tym biznes model Canvas kilka dni, a najlepiej zapiszcie się do spinu na szkolenia organizowane przez Innovationness. Nam cały biznes model Canvas poukładał wszystko w głowie, zrozumieliśmy swój produkt i swoich klientów. Jakie my mamy plany tak naprawdę? Po pierwsze, mamy 80% rynku, jeżeli chodzi o Polskę, o wysyłkę cyfrowych dóbr, kodów, doładowań, prepaidów, CDK-ów i tak dalej. Nie dam tutaj gwiazdki, że to są dane z megapanelu. To są dane na podstawie naszej analizy tego, ile nasza konkurencja wysyła kodów, a ile my wysyłamy kodów. I stąd się to wzięło. Kolejnie Niemcy i Wielka Brytania to są dla nas atrakcyjne rynki, jeżeli chodzi o eBay i tam właśnie odnotowujemy praktycznie dwukrotny wzrost z miesiąca na miesiąc. I teraz jest z nami Dima, który jest naszym partnerem, jeżeli chodzi o Rosję i Ukrainę. I tam uruchamiamy teraz Automatera. Gdyby nie Dima, to stracilibyśmy jakieś kilka miesięcy czasu, bo tego rynku do końca nie znamy. I to, że Allegro ma Payu na Ukrainie, to nie znaczy, że Ukraińcy z tego korzystają. No i tak nie znaczy właśnie. I w dalszej kolejności planujemy Stany Zjednoczone, a teraz uruchomiliśmy właśnie Czechy. W Czechy. Okej, jak my wchodzimy na te rynki, nie mając budżetu? W bardzo prosty sposób. Używamy do tego Manubi e-maila i wysyłki pocztowej. Manubia na miesiąc kosztuje 49 zł. W ten jeden miesiąc analizujemy topowych sprzedawców, prepaidów, doładowań i tak dalej na każdym rynku. Robimy sobie listę. Kupujemy u każdego z takiego sprzedawcy kod doładowujący czy cokolwiek. Najtańszy produkt, jaki ma na rynku. Mamy jego pełne dane adresowe dzięki temu. Kontaktujemy się z nim, wysyłamy mu gadżet i mówimy, masz nasz soft za darmo na kilka miesięcy. On zaczyna tego używać i tu właśnie działa ten motyw konkurencji. Tylko konkurencji naszych klientów. Oni obserwują, z czego oni korzystają i tak to się właśnie rozrasta. W czym mieliśmy największe problemy? To po pierwsze w tym supporcie, który miał być taki super, no i uważamy, że jest super, tylko że trochę za dużo zaspamowaliśmy i ludzie, którzy kupowali te kody na Allegro, myśleli, że to my je sprzedajemy. I zaczęli do nas pisać, że nam kody nie działają, żebyśmy im oddali pieniądze. No i tu pojawił się pewien problem. A więc dołożyliśmy na stronie takie pole w formularzu kontaktowym, nie działa mi kod. No i po tym kliknięciu pojawia się komunikat, że to my nie sprzedajemy te kody i że żeby się tam skontaktować ze sprzedawcą. Pomimo tego oni i tak wybiorą wtedy inny temat w polu i odpiszą, będą pisać dalej. I robią to z literówkami jeszcze. No to jest dość problematyczne, ale to zmniejszyło i tak o 30% takie zapytania. Walczymy z tym. Kolejna rzecz, no to jest eBay. No i odezwał się do nas eBay, tylko że prawnik eBaya, że nasza nazwa jest trochę zbyt podobna do ich nazwy i że musimy zamknąć tą stronę. No więc mieliśmy generalnie zamknąć stronę, zostawić białą i nie przedłużać domeny, ale uznaliśmy z Kubą, że tam nie będziemy aż tak dokładni i zamieściliśmy komunikat, że tam zmieniliśmy nazwę domeny, oczywiście przedłużyliśmy i zostawiliśmy przekierowanie, na razie jest cisza, więc zobaczymy, co z tego będzie. No i kolejną rzeczą w naszym produkcie jest ważne to, że tylko duży zasięg generuje nam zyski. Czyli patrząc na konkurencję, nasza konkurencja w ogóle nie zarabia albo wszystkie swoje przychody idą od razu w koszty. My musimy generalnie zwiększać cały czas zasięg. My pobieramy opłaty dopiero od wysłanego kodu. W związku z czym dlatego też pokazuję te liczby, bo tylko wtedy zarabiamy tak naprawdę na naszym produkcie. No i ostatnia rzecz to jest zależność od Allegro i eBaya, każdy nam to wypomina, co jeśli Allegro was odepnie? No wiemy, że Allegro nie chce nas odpiąć i bardzo dobrze z nimi żyjemy i robią nawet zmiany w API, jeżeli chodzi o nasze potrzeby. Natomiast myślimy nad produktami, teraz testujemy sklepy dla sprzedawców takich doładowań i tak dalej w Polsce. Dość pozytywnie na to zareagowali, otwierają swoją platformę, nie muszą płacić prowizji Allegro i wysyłają sobie kody. No i takie trzy elementy, które u nas działają, a gdzie indziej nie działają, czyli praca zdalna. Kuba jest w Białymstoku, Bogdan jest w Warszawie, a programista, przepraszam, ale nie wiem gdzie jest, w jakiejś części Polski generalnie jest jeszcze jeden programista. A jeżeli chodzi o to, u nas zadziałało to dlatego, że spotykamy się raz na tydzień, raz na półtorej tygodnia, idziemy się napić wódki, idziemy porozmawiać o tym, jak realizujemy projekty, pracujemy przy Asanie i tak dalej, więc to w ten sposób się sprawdza. Sprawdza się też to, że Kuba chodzi do szkoły codziennie i chodzi tam z laptopem i chodzi z telefonem i cały czas w przerwach lub na lekcjach robi zmiany w systemie albo odpisuje w supporcie. Ale to musicie się jego już zapytać, jak on to robi. No i trzecia rzecz to jest to, że nie potrzebowaliśmy inwestora do tego wszystkiego.
bo udało nam się jakby te wszystkie liczby i to wszystko osiągnąć bez jakiegoś pompowania pieniędzy w nasz biznes, bo do niczego by się na tym etapie nie przydały w ogóle. No i takie dwie zasady na koniec, z którymi się kierujemy. Mówi się dość ogólnie, że content is king. Czyli my uważamy, że tak jak reszta dużo prelegentów też mówiła, że to team is king, czyli zespół, który tworzy ten produkt, który go kreuje i tak dalej, to on tak naprawdę jest w stanie coś zadziałać. Jeżeli ten pomysł nie wypali, to ten zespół zrobi drugi, trzeci, czwarty pomysł. No i druga zasada to to, że ja obserwując też taką branżę internetową, widzę, że większość ludzi gada pieprze głupoty i tak dalej, zamiast wziąć się po prostu do roboty, siąść przy tym laptopie i coś skończyć, wejść do klienta, porozmawiać, a nie lansować się w wielu tam miejscach tak naprawdę. To będzie wszystko, dzięki.